Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznej prognozy na czerwiec. Po bardzo, bardzo trudnym okresie tych roku już, półtora roku, gdzie zmagaliśmy się z fatalnymi, tragicznymi konsekwencjami pandemii COVID, nadeszło więcej nadziei, więcej optymizmu. Oczywiście tematu tego nie możemy nie poruszyć. Ja wiem, że to jest ogromnie kontrowersyjny temat. Dotykanie tematu COVID-u, szczepionek, szczepienia jest po prostu wchodzeniem na pole minowe, ale ja nie mogę sobie pozwolić na taki komfort. Dobra, ja tego tematu nie ruszam, bo on jest kontrowersyjny, może kogoś obrazić, może się ktoś obrazić. Wiecie, ja... Jeżeli mam zgłosić jakąś taką deklarację, bo ja bardzo, ktoś zawsze chce, że jestem za czy przeciw. Przeciw szczepieniom, za szczepieniami, za lockdownami, przeciw lockdownom i tak dalej, i tak dalej. Ja staram się iść drogą środka, odwoływać się do racjonalnego myślenia, wyciągania wniosków. Ja wychodzę z założenia, że nie może być czegoś takiego, że my nie możemy na pewne tematy dyskutować, że nie wolno wam dyskutować. Nie wolno nam dyskutować na przykład na temat szczepień. Nie wolno, bo nie absolutnie, jeżeli w ogóle podejmiesz dyskusję, to już jesteś foliarzem, ciemniakiem, antyszczepionkowcem, zwolennikiem Trumpa i tak dalej. Czyli generalnie można powiedzieć, że nie tykajmy pewnych tematów, bo jesteś oszołomem. Otóż uważam, że rolą astrologa jest wchodzenie również na takie tematy kontrowersyjne, no bo cóż jest ważniejszego niż to? Więc kilka moich refleksji na temat pandemii i tych problemów, które są z tym związane. Generalnie uważam, że generalnie jest tak, jeżeli obserwujemy, jak wyglądały pandemie poprzednie, na przykład epidemia grypy z 1918 roku, ona trwała półtora roku. Czyli de facto możemy śmiało powiedzieć, że pandemia już mija. Czy będą kolejne fale? Prawie na pewno będą, ale małe. I teraz jest oczywiście pytanie, czy rządy, które wyczuły, że ten problem jest bardzo takim mocno kontrolującym społeczeństwo, czy wywołuje strasznie silne emocje. Ze strachu również rządy robią. Ja nie jestem zwolennikiem takich spiskowych teorii, że to po prostu siedzą za tym wszyscy jacyś maherzy, którzy chcą tak specjalnie, celowo, po prostu z zimną kalkulacją ustawiać te wszystkie lockdowny i blokady i szczepić i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę w większości przypadków decyduje o tym lęk, strach, obawa przed wyborcami, obawa przed reakcją społeczną, lęk przed różnymi konsekwencjami działań i niedziałań, więc tak naprawdę tu się odbywa cały dramat. I dlatego my musimy jakby w pewnym sensie zastanawiać się, analizować to w kontekście również tych procesów. Oczywiście to jest oczywiście astrologiczna prognoza, a nie polityczny wykład na jakiś temat, więc interesuje nas to wszystko w kontekście różnych zjawisk odnoszących się do astrologii również. No ale oczywiście tematu tego nie możemy nie poruszyć i poruszamy. Czyli kilka takich generalnych wniosków. Pandemia generalnie mija. Bo tyle trwają pandemie. Około półtora roku większość znanych pandemii tyle trwała. Więc kolejne fale będą dużo, dużo niższe, dużo mniej groźne, aczkolwiek nie mogę w tym momencie przewidzieć, chociaż może, czy jak zareagują na to rządy. Wydaje mi się, że już takich twardych lockdownów nie będzie, ponieważ wyborcy, społeczeństwo tego już nie zniosą, gospodarka również, więc będą jakieś obostrzenia, będą jakieś ograniczenia, ale już twardych lockdownów chyba nie będzie, tego już chyba raczej nie będzie. Co do szczepień, temat po prostu dramatycznie kontrowersyjny. Co ja na ten temat sądzę? Generalnie temat szczepień jest bardzo, bardzo poruszający, widać ewidentnie. Szczepić się, nie szczepić. Ja nie będę oczywiście mówił, co robić, co nie robić, to nie jest moje zadanie. Natomiast generalnie mamy problem jako ludzkość, w ogóle z medycyną nowoczesną, z medycyną akademicką, naukową. Przecież to nie są tylko szczepienia, to jest chemioterapia, to są różne leki, które stosujemy. Problemów związanych z używaniem współczesnej medycyny i technologii jest tak wiele, że temat szczepień jest jednym z wielu, z dziesiątek tematów, które się tutaj z tym wiążą. Ja nie mam na to zdania, ale uważam jednak mimo wszystko, że trzeba zachować jakiś rozsądek i nie mówię, że szczepić się, nie szczepić. Sam się zaszczepiłem, taka jest prawda, nie będę tutaj był hipokrytą, ale uważam, że mamy prawo dyskutować, rozmawiać, zastanawiać się. Oczywiście mamy mało wiedzy, tak? Albo dużo wiedzy jest ukrywanej. Generalnie jest taka zasada, że ci ludzie, którzy są, powiedzmy, nazwijmy to antyszczepionkowcami, są z założenia już wrzucani do worka oszołomy. Bo jeżeli jakąś grupę społeczną, to jest znane prawo socjologii, jakąś grupę społeczną zaczniemy eliminować,
molestować, dyskryminować, wrzucać ją do jakiegoś podziemia, to ona się będzie radykalizowała. Więc ci wszyscy, którzy są przeciwnikami szczepień, zaczynają się radykalizować, zaczynają się fanatyzować, jak każda grupa społeczna, która jest wyjęta jakby z mainstreamu. Co do samych szczepień. Temat jest bardzo kontrowersyjny i trudny, bo wszyscy specjaliści, znaczy wszyscy, większość specjalistów mówi coś takiego: jeżeli nie będziemy się szczepić, nie osiągniemy odporności stadnej, nie zniesiemy ograniczeń, nie zniesiemy lockdownów. No ale przepraszam bardzo, to się działo przez setki, tysiące lat wcześniej. Nie było szczepień i ludzie osiągali odporność stadną, no bo na tym to polega. Czyli mówiąc najogólniej, popatrzcie, co się zdarzyło. Mówiono, lockdowny, mam ci się chronić, wystrzegać, prawda, uważaj, żeby kogoś nie zarazić. Popatrzcie, co się dzieje. W krajach, w których wydawało się było bardzo dobrze, nie było zakażeń. W Indiach takim były krajem, nie? Mówiono, w Azji po prostu super, tam nie ma zakażeń, jakby one są pewne miejsca jakby, no powiedzmy, wyeliminowane od tego problemu. Albo kraje, które przeżyły bardzo łagodnie, bo się pilnowały i chroniły i że one jakby przez to przeszły łagodnie. No zauważmy taki przykład. Na przykład w Teksasie, w stanie Teksas, gdzie jest 40% ludzi tylko zaszczepionych, mamy mniejszą ilość zachorowań niż w wielu miejscach na świecie, w których jest dużo wyższy poziom zaszczepienia. Na przykład na Seszelach była taka słynna historia. 70%, najwyższy poziom zaszczepienia na świecie. No i nagle wybucha pandemia. Okej. Powiedzmy, nigdy te szczepienia nie mogą dać 100% pewności. Ale kolejny problem z koronawirusami. Są specjaliści, którzy twierdzą, że pewne wirusy, pewne rodzaje wirusów są wyjątkowo szybko mutujące, dlatego szczepienia nie mają specjalnie sensu. Dlaczego na przykład nie ma szczepionki na wirusa zapalenia wątroby typu C? Ponieważ ten wirus bardzo szybko mutuje. Dzisiejsze szczepionki za chwilę już przestają być aktywne. Więc nie ma szczepionek na wirusa zapalenia wątroby typu C, ponieważ on bardzo szybko mutuje. Podobnie jest z grypą. Jeżeli się szczepicie na grypę, jeżeli dostajecie szczepionkę w tym roku, to jest to wirus z zeszłego roku. Czyli wirus już, który był, a obecny już jest inny. Oczywiście, w jakimś tam procencie nas to, powiedzmy, chroni. Ale ten wirus już jest inny, on szybko mutuje. Koronawirusy bardzo szybko mutują. Więc takie straszenie ludzi, że tu jest wirus brazylijski, jakiś indyjski, straszny, przerażający, jest tylko straszeniem ludzi, a specjaliści powinni po prostu powiedzieć, wirusy mutują, to jest naturalne, że mutują. I naturalne jest to, że szczepionki będą nieaktywne. Że te szczepienia, które teraz stosujemy, za rok nie będą miały żadnej wartości. No taka jest prawda. No taka jest prawda, bo te wirusy szybko mutują. Ich proces ewolucji jest tak szybki, że nie nadąża za tym ludzkość. I nie wiem, bo być może będą jakieś szczepionki, które inteligentniej zadziałają na te wirusy, ale no nie łudźmy się, to nie jest takie proste. To nie powoduje, że my rozwiążemy problem po prostu z abstryknięciem palców. Zamiast ludzi straszyć, popatrzcie, jakie konsekwencje potężne były w lockdownów. Depresje, zaburzenia psychiczne, rozbite relacje rodzinne. Jednak, oczywiście, można powiedzieć, w końcu kilka milionów ludzi zmarło na świecie, no ale jest pytanie, czy koszty były warte, czy te narzędzia, które zastosowano, były warte tego? No, to jest pytanie, które odpowiedzi nie ma. Tak jak powiedziałem, ja jestem zwolennikiem środka, nie radykalizmu takiego czy innego. Nie podobają mi się radykalizmy z lewa i z prawa. Natomiast bardzo mi się podoba dyskusja. Lubię dyskusję. Lubię rozmawianie, debatowanie. Chciałbym zobaczyć w telewizji, chciałbym zobaczyć w jakimś programie mainstreamowej telewizji, gdzie jest 3 profesorów zwolenników szczepień i 3 profesorów przeciwników szczepień. A jak to wygląda w telewizji? 3 profesorów szczepień, zwolenników szczepień, a potem sprzątaczka, jakiś taksówkarz i rozhisteryzowana jakiś starszy pan z ulicy. Robimy w ten sposób konfrontację. Wiadomo, jak ona się skończy. Niech będzie to symetrycznie. Są takie tematy, w których po prostu nie wolno nam dyskutować. Nie wolno wam dyskutować o efekcie cieplarnianym, bo jeżeli zaczynasz kwestionować antropogeniczny efekt cieplarniany, jesteś oszołomem, foliarzem, zwolennikiem płaskiej ziemi i Donalda Trumpa. No i
I tak się kończą dyskusje. Dlaczego nie możemy normalnie rozmawiać na pewne tematy? Po prostu, jeżeli ma być wolność, tak, jesteśmy zwolennikiem wolności, jakby, no a to zaczyna się jakby dziać z drugiej strony, od tej strony właśnie takiej demokratycznej. Ta demokracja, jakby, której ja jestem, zawsze byłem zwolennikiem ogromnym, zaczyna nam narzucać takie cenzorskie jakby tendencje. No ale to jest inny temat. Dobrze. Co nas czeka w czerwcu? Co to za miesiąc? Co to za czas? No ciekawy bardzo. Bardzo ciekawy miesiąc, interesujący. W maju mieliśmy zaćmienie Księżyca. Popatrzcie, co się zdarzyło. Cała seria dramatycznych zdarzeń. Tu katastrofa kolejki w Linowej we Włoszech. Tu porwanie samolotu przez Łukaszenkę, tak? Który porwał blogera, dziennikarza opozycyjnego. Dramatyczne zdarzenia. W Polsce na przykład mieliśmy historie związane z elektrowniami, tak? Włączenie jednej, pożar taśmociągu, wyrok TSUE w kwestii Turowa i tak dalej. No, masa dziwnych rzeczy się zdarzyła na świecie w tym okresie. No i czeka nas kolejny szalony, dramatyczny miesiąc, jakim będzie czerwiec. Co nas czeka? W czerwcu mamy dwie ważne figury. Pierwszą jest tak zwany półkrzyż znaków kardynalnych. Tworzą go Pluton w znaku Koziorożca, Eris w znaku Barana i Mars w Raku. Tutaj musimy odwołać się przede wszystkim do tej kwadratury Eris z Plutonem. To jest kwadratura, która trwa długo, jest stacjonarna, obie planety wędrują bardzo powoli, zwłaszcza Eris, 600 lat jego cykl wynosi, tej planety. No i obie planety wchodzą w kwadraturę, czyli będzie to bardzo mocny, twardy, no to jest cały czas trwa. Aspekt ten mocno przypomina kwadraturę Urana z Plutonem, która miała miejsce w skali przez siedmiokrotna kwadratura w latach 2014-2016. Kwadratura tych planet, przypominając właśnie tę słynną kwadraturę Urana z Plutonem, a wiemy jak ona dramatycznie, tragicznie namieszała na świecie, tworząc potężną serię wstrząsów, które no niemal zmiotły porządek światowy, który znamy, no też powoduje dużo napięcia i szybko nie zapowiada szybkiego rozwiązania bardzo dramatycznych problemów, z którymi się zmaga świat. No i mamy tutaj właśnie taki zestaw, bardzo mocny, bardzo twardy. W zasadzie trzech takich malefików i trzy planety, które mają coś ze sobą bardzo wspólnego. No bo Mars, okej, wiemy, Bóg wojny. Pluton, wiemy, jego wyższa oktawa w opozycji. No i do tego jeszcze w kwadraturze właśnie ta słynna Eris. Co ten aspekt wywoła? Półkrzyż znaków kardynalnych, a zatem takich fundamentalnych. A jak kardynalne, a zatem kwestia tego, co się będzie działo, czyli mija pandemia i przyjdzie i nadszedł czas, żeby na nowo uporządkować, na nowo zaplanować porządki globalne, światowe, w sensie koncert mocarstw tak zwany, nie? Czyli będziemy się musieli teraz dogadać, ustalić zasady, nie? Spotkanie Bidena z Putinem, to co wyprawia Łukaszenka, też będzie bardzo istotne. Co ja w ogóle sądzę na temat tego, co z Łukaszenką będzie? Uważam, że Łukaszenki czas się kończy. Putin mu w pewnym sensie pozwala na te ekscesy, które wyprawia i te ekstremalne rzeczy. Będzie miał łatwy powód, żeby go zdjąć. Wyobraźmy sobie, na jego miejsce trafia jakiś łagodniejszy, bardziej umiarkowany polityk niż Batka. No i łagodniejszy, umiarkowany polityk, który jest, co się dzieje na Białorusi, wielka ulga, wielka radość. No, oczywiście ten nowy polityk będzie prorosyjski, nie ma innego wyjścia i będzie musiał na pasku Putina chodzić. Ale to poczucie ulgi, to jak z tym słynnym kawałem z Ickiem i Kozą, który mu kazał wyprowadzić rabin z domu, no i od razu się poprawiło, tak samo będzie tutaj. Więc Putin wyjdzie w glorii, chwale, no po prostu demokraty niemalże, który tu popatrzy, jak nam poprawił sytuację. Więc Putin widzi głupoty, które robi Łukaszenka, no bo Łukaszenka robi tragiczne głupoty. No i tak się to skończy a propos Łukaszenki. Ale oczywiście rozwiązanie problemu Białorusi jest w Kremlu, w Moskwie i na pewno tam szybko takiej pełnej liberalnej demokracji nie będzie, aczkolwiek Tendencje są i kierunek na pewno ten, ale oczywiście Białoruś jest zbyt ważna dla Rosji, żeby ją tak
odpuściła. Czy będzie integracja Białorusi i Rosji? Uważam, że nie będzie. Że coś się zamiesza i nie zdąży to się stać. No dobrze, zobaczymy. Kolejna ważna figura. 10 czerwca będzie mieć miejsce nów... pełnia, przepraszam. 10 czerwca będzie mieć miejsce nów Księżyca. Nów Księżyca, na którym będzie mieć miejsce pierścieniowe zaćmienie Słońca. Bardzo ważna figura, bardzo mocna, bardzo potężna, ważna, dramatyczna. Jak każde zaćmienie. Teraz węzły są we władztwach, w mocnych pozycjach. Więc co może to zaćmienie przynieść? Tu mamy pas bliźnięta strzelec, czyli kwestie kontroli informacji, ideologii, nauczania, wiedzy i tego wszystkiego, co my uważamy jako system komunikacyjny, informacyjny. Tutaj będzie na pewno się bardzo wiele działo. Kolejne ważne zdarzenie to trójkąt syntetyczny, który będzie mieć miejsce 24 czerwca na pełni. Pełnia Księżyca, czyli oczywiście w pasie już po wejściu Słońca w znak Raka. Słońce jest w Raku, Księżyc w Koziorożcu i Jowisz w Rybach, co powoduje, że do Jowisz do Słońca jest w Trygonie, Jowisz do Księżyca jest w sekstylu, a Księżyc oczywiście ze Słońcem w opozycji. To jest tak zwany trójkąt syntetyczny, dwa harmonijne aspekty, jeden nieharmonijny. Trójkąty, wiemy, są harmonijną figurą, ale ten jest taki trochę napięciowy, czyli przynosi napięcie, przynosi jakiś wybuch, zamieszanie bardzo duże i no, to będzie miało też swoje konsekwencje. 11 czerwca, tu wcześniej jeszcze, 11 czerwca Mars wychodzi ze swojego znaku upadku. Mars jest w upadku, czyli w znaku Raka. Niekorzystna pozycja, słaba. Słaba pozycja, która niestety zachęca różnych dyktatorów do bezkarności, bo jeżeli Mars jest słaby, to może to mieć konsekwencje niestety niekorzystne również dla tego wszystkiego, co Mars dobrego przynosi, czyli jakaś ochrona, wojsko, władze. Po prostu popatrzcie, co się ze służbami specjalnymi zdarzyło, że Łukaszenka zagra im na nosie i po prostu zrobił taki numer z porwaniem samolotu, który leciał z Aten do Wilna. No i Mars jak jest słaby, no to i słabe są służby specjalne, słabe jest wojsko, słaba jest armia, słaba jest reakcja polityczna. No oni sobie robią co chcą, dyktatorzy wtedy. 21 czerwca Słońce wchodzi w znak Raka, czyli początek astronomicznego lata. I moment oczywiście też ważny, ciekawy. No popatrzmy, co się dzieje z pogodą. Dyskusje na ten temat ja bardzo lubię. Pamiętacie, w moich prognozach jeszcze 2 lata temu pisałem, nadchodzi globalne ochłodzenie. Zapowiadam to już od kilku lat. Dyskusje ze zwolennikami efektu cieplarnianego antropogenicznego są jak dyskusje ze świadkami Jehowy, czyli po prostu jak z fanatykami religijnymi. To nie są dyskusje racjonalne. No i co się stało? Mamy dosyć chłodną zimę, luty, i mamy najzimniejszą wiosnę w Europie od 30 lat. Taka jest prawda. I teraz oczywiście jest pytanie, czy to jest jakieś dramatyczne ochłodzenie? Nie, no po prostu pogoda ma swoje fluktuacje. I to jest dowód na to, że w pogodzie nie dzieje się nic nadzwyczajnego w rozumieniu jakiegoś katastroficznego, w sensie ocieplenia. Jeżeli ono było oczywiście, miało miejsce ocieplenie, ono było, ono już przemija. Wchodzimy w okres ochłodzenia i to jest bardzo podobne do tego, co się zdarzyło w XIII wieku miała miejsce koniunkcja właśnie w znaku Koziorożca, która miała przecież miejsce rok temu. Po niej nastąpił efekt dużego ochłodzenia w Europie. Więc to, co się teraz dzieje z naturą, bardzo może przypominać tak zwane minimum Maundera, które miało miejsce na przełomie XVII i XVIII wieku, gdzie doszło do bardzo silnego ochłodzenia, które trwało ponad 70 lat. Oczywiście, czy to będzie też taki efekt? Bardzo możliwe. No, tak czy inaczej, w Europie mamy najchłodniejszą wiosnę od bardzo dawna. Oczywiście tutaj jeszcze kwestia, ważna jest kwestia wejścia Jowisza w znak ryb. Ingres Jowisza w znak ryb, na razie krótkotrwały, dwumiesięczny, bo Jowisz sobie wszedł w znak ryb. Wyjdzie w lipcu z powrotem w retrogradacji, będzie znowu wejść
wejdzie do wodnika, a pod koniec roku wejdzie do ryb i będzie tam dłużej. Więc co ten ingres tutaj nam daje? Też ciekawe rzeczy. Popatrzmy, w 2010 roku, kiedy Jowisz był w rybach, miała miejsce w Polsce jedna z największych powodzi w naszej historii. Znanej, tej przynajmniej dobrze opisanej. Więc w 2010 roku mamy dramatyczną powódź. Czy w tym roku mogą być podobne zjawiska? Możliwe. Możliwe, popatrzmy, dwukrotnie. Bo i w tym roku, i w przyszłym. Więc chłodny rok. Wiosna dosyć mokra, więc możemy się spodziewać pewnych nieprzyjemnych konsekwencji teraz w okresie właśnie czerwca i częściowo lipca. Nie chcę straszyć, ale obawiam się, że może dochodzić do poważnych zjawisk pogodowych tego typu. W Europie Środkowej na pewno oczywiście, czy gdzie indziej, to już jest inna kwestia, ale w naszej części świata bardzo możliwe, że tak może być. No i druga, bo co do ważnych aspektów tego roku, ważnych zdarzeń takich astrologicznych, mamy kwadraturę Saturna z Uranem. Kwadratura Saturna z Uranem, która trzykrotnie się konstytuuje, będzie miała miejsce 15 czerwca, drugie przejście, czyli cofającego się Saturna. I trzecia, ostatnia będzie mieć miejsce w grudniu. Czyli ten cały rok jest sygnowany tą kwadraturą Saturna z Uranem. Nie jest to przyjemny aspekt, dlatego też nie mamy jakiegoś takiego wielkiej poprawy sytuacji na świecie, jakiejś ulgi, zmiany, ale uważam, że wiele tych zdarzeń wywoła bardzo silne reakcje, takie można powiedzieć odreagowanie, które przyjdzie. Nie było w tym roku karnawału, więc musi przyjść karnawał, ludzie muszą odreagować, napięcie, ból, stres, cierpienie, ten lockdowny, te wszystkie rzeczy, to będzie prawdopodobnie musiało się teraz odreagować i to będziemy obserwować w najbliższych miesiącach, a w czerwcu na pewno. No oczywiście trudno nie rozmawiać o naszych polskich krajowych sprawach, one są fascynujące, ciekawe, dużo się ważnych rzeczy dzieje, istotnych. Bardzo mocno się dramaturgicznie zmieniają tutaj sytuacje polityczne. Popatrzcie, jeszcze parę tygodni temu, miesiąc, dwa, rozmawialiśmy na temat, analizując sytuację polityczną, wydawało się, że już prawie po PiSie, prawda? Prawie po koalicji prawicowej, tak? Że tutaj już składają notowania, zaraz będą wybory. A ja mówiłem, nie tak szybko. No, bo się okazało, że Lewica, popierając Krajowy Plan Odbudowy, podała butlę z tlenem w prawicowej koalicji i obroniła ją. Gdyby Kaczyński przegrał to głosowanie, no, mogłoby dojść do dużych wstrząsów. Oczywiście, czy byłyby wybory, czy nie, to nie wiadomo, ale na pewno by się doszło do zamieszania. No więc nagle się tak bardzo umocniło to wszystko i wydawało się, w zasadzie wynik wyborów już jest przesądzony. Czyli można było, gdybym był politologiem, analitykiem takim, patrząc chłodno na politykę, to powiedział, właściwie wybory w 2023 roku już są przesądzone i wygrywa je oczywiście Jarosław Kaczyński. Nie ma co do tego wątpliwości, opozycja jest rozbita, całkowicie jakby bezradna wobec tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Ja taką jedną dygresję chciałbym tutaj przekazać. Ja nie chcę tutaj tworzyć jakichś takich opiniotwórczo-politologicznych analiz, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Popatrzcie, bo bardzo dużo mówi się, jaka ta opozycja jest beznadziejna. Tak zwany symetryzm. Jaka ta opozycja jest beznadziejna. Powiedzcie mi, gdzie znacie historię, żeby opozycja była silna w kraju autorytarnym rządzonym przez populistów? W takich krajach jak Białoruś, w takich krajach jak Rosja, Węgry, Turcja, Wenezuela, Kuba, tam oczywiście istnieje opozycja, ona się próbuje formować, ale w takich krajach nie ma możliwości, żeby opozycja była silna, stanęła twarzą w twarz wobec władzy i wygrała wybory. To jest po prostu niemożliwe. W jaki sposób PZPR straciła władzę w 1989 roku? Czy dlatego, że, nie wiem, opozycja była taka silna, zmasowana? To było kilkanaście osób, bez znaczenia zupełnie,
nie miało żadnego wpływu. Po prostu system się zawalił. I tak samo będzie w Polsce. W Polsce nie będzie tak, że opozycja nagle się zjednoczy, zrobi jakąś niesamowitą rzecz i po prostu położy na kolana populistów. Pamiętajmy, populiści zawsze więcej obiecają, zawsze więcej dają, zawsze wszystkich przelicytują. Poza tym mają aparat propagandowy, władzę, możliwości sterowania, sądy, urzędy. Nie ma takiej opozycji, która by wygrała z taką władzą. No właśnie, no i postawiłem, więc ta politologiczna teza twierdziłaby, wybory 2023 roku już są wygrane przez Prawo i Sprawiedliwość. No jest pytanie, czy będą w 2023 roku wybory. Na pewno nie w tym roku, może w przyszłym. Coś tam się opowiada o przyszłym roku na wiosnę. Ja tak trochę nie wierzę w przyszłoroczne wybory. Raczej uważam, że jednak chyba będą w 2023. Ale, no właśnie, czy jest takie absolutnie pewne, już nie ma najmniejszej wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość je wygra, patrząc na tą słabość opozycji, no i bezradność zupełną. Otóż może być jeszcze wiele niespodzianek. Takich bardziej aktualnych rzeczy, które się dzieją w krajowych horoskopach. W horoskopie trzeciej RP, podobnie jak w horoskopie chrztu, mamy Księżyc w bardzo podobnej pozycji, około 12, między 11 a 13 stopniem wodnika. I przez ten Księżyc w obu horoskopach wędruje Saturn. W czerwcu będzie wędrował przez horoskop trzeciej RP. Przejście Saturna przez Księżyc oczywiście nic miłego nie robi. 29 lat temu, kiedy Saturn wędrował przez Księżyc, doszło do bardzo radykalnego zaostrzenia ustaw związanych z aborcją i takiego no, przejmowania, widać ewidentnego przejmowania władzy przez Kościół katolicki w kraju, czyli sojuszu ołtarza z tronem, bardzo wyraźnego, umocniania się takiego radykalnego nurtu, czyli prawa kobiet bardzo mocno traciły. No i ten rok też przyjemny dla demokracji, dla praw człowieka, dla praw kobiet oczywiście nie jest i nie będzie. To od razu widać. Widzimy, jaka następuje zaostrzenie sytuacji pod tym względem, więc nasilenie represji, nasilenie tendencji autorytarnych coraz większe, coraz silniejsze, co do tego nie ma wątpliwości. Kaczyński ma zamiar spacyfikować samorządy, ma zamiar spacyfikować media oraz przejąć kontrolę nad wyższymi uczelniami. Czyli ewidentnie to nie jest koniec tego typu władzy. Pamiętajmy, autokraci są jak rowerzyści. Jak pedałuje, to jedzie, a jak przestaje pedałować, to się przewraca. I oni wiedzą, że nie mogą odpuścić, reformować, ten uspokajać. Więc póki Kaczyński żyje, póki Kaczyński jest u władzy, nie sądzę, żeby doszło do jakiegoś wielkiego przełomu, bo taka jest natura dyktatorów, autokratów, tego typu. No i mamy tutaj taką ciekawostkę właśnie z tym Krajowym Planem Odbudowy, ale i jeszcze drugą rzeczą, czyli ten Polskim Ładem. Polski Ład, no miał być Nowy Ład, Polski Ład. To jest bardzo ciekawe, bo bardzo podobne koncepcje powstawały w autokratycznych państwach. Nuovo Estrado w dyktatora Portugalii Salazara. Plan sześcioletni w PRL-u za Bieruta. Plan pięcioletni w wielki skok w Chinach. Te wszystkie takie wielkie, potężne plany, wielkie takie... lubią dyktatorzy to robić. Autokraci bardzo lubią takie wielkie plany. No i ciekawe jest, jak ten plan w Polsce się uda. Oczywiście on jest wzorowany na New Dealu, tym raczej demokraty prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc New Deal był oczywiście też takim planem dużym, inwestycyjnym. Oczywiście też był propagandowy w jakiś sposób, no ale jednak to była demokracja, no bo jednak co tu dużo mówić, jednak Stany Zjednoczone były i są krajem demokratycznym. No i jak z tym horoskopem, jak wygląda horoskop Polskiego Ładu? Trzeba przyznać, wygląda imponująco. No, naprawdę muszę powiedzieć, że wygląda nawet świetnie. Zobaczmy, ascendent w znaku lwa, buta, duma, fanfarada, no po prostu jest bardzo taki bombastyczny, wielkie dzieła, wielkie idee, no po prostu rzucający na kolana. Medium celi w znaku barana, dwie osie najważniejsze tego horoskopu w znakach ognistych, no robi wrażenie.
Słońce jest w 11 domu, czyli te wszystkie plany innowacyjne, nowoczesności, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawe. Merkury i Księżyc we Władztwie. Merkury w Bliźnięta, Księżyc w Raku. No, bardzo silna pozycja. Można powiedzieć, że właściwie ten horoskop jest świetny. Poza jedną rzeczą, dosyć istotną. Mianowicie Władca Medium Celi, czyli Barana na górze, bo Medium Celi mam w znaku Barana, jest w upadku. Mars jest w upadku. I to mocno psuje tę koncepcję. Poza tym siódmy dom, dom związków, relacji, partnerstwa, mamy tam Saturna. No i teraz jest pytanie, jak ten bombastyczny, taki rozkręcony, mocny, dynamiczny, agresywny, taki wielki horoskop, jak on się będzie odgrywał, czy ta władza taki osiągnie taki wielki sukces, jaki zamierza. No, wydaje mi się, że to bardzo, bardzo szybko się zakończy, jak według słynnego kawału Wielka Klatka, Mały Ptaszek. Czyli duże, bombastyczne zapowiedzi, a rzeczywistość będzie skrzeczyć. Popatrzcie, jak było z ten plan Morawieckiego, który pamiętamy sprzed kilku lat. Milion samochodów elektrycznych, 2 miliony mieszkań, Lux Torpeda, roboty jakieś automatyczne, kopalniane, no promy, prawda, no. Nic z tego nie wyszło. Więc jak będzie tym razem? Będzie tak samo. To jest wielka, nadmuchana bańka, propaganda, która po prostu będzie się musiała zderzyć z twardą rzeczywistością, realiami zwykłymi w postaci po prostu, że ten plan ma za zadanie, oczywiście jest redystrybucyjny przede wszystkim. Zabieramy tak zwanym bogatym. No jacy bogaci ludzie, którzy zarabiają po 7, 8, 10 tysięcy brutto, to są bogaci ludzie. Na wielu krajach by to była minimalna pensja. W Polsce uważani są za bogatych. No i teraz ta dorabiająca się klasa średnia, taka naprawdę zadłużona, harrująca, wypróbująca flaki. I ona teraz dostaje potężny strzał w postaci wzrostu podatków, składek na rzecz pisowskiego elektoratu, który dostaje kasę. No taka klasyka populizmu. I teraz celem też jest wykończenie samorządów. No i teraz jak ta władza sobie poradzi z tym wyzwaniem? No otóż uważam, że wcześniej czy później będzie musiała zagryźć zęby, bo się okaże, że się nie da tego wszystkiego zrealizować takimi wielkimi, bo to znamy to doskonale z różnych totalitarnych planów, tak? Że one wszyscy totalitarni autokraci, którzy chcieli te wielkie idee wdrażać, po prostu to się kupy nie trzymało. Realizacja tego się rozpadała, bo kiedy to wszystko jest centralistyczne, takie bardzo kontrolujące, sztywne, biurokratyczne, to nigdy nie wychodzi. Więc New Deal wyszedł dlatego, że był zaangażowany kapitał prywatny i biznes tak naprawdę i dlatego wyszedł, a inne po prostu są propagandową bańką i konsekwencje są dramatyczne i tak samo będzie tutaj, gdzie też jest to bardzo propagandowy system i opowieść o tym. Co ciekawego jeszcze będzie się działo? Niesamowicie interesująca rzecz. W horoskopie dwóch ważnych postaci politycznych będą mieć miejsce bardzo mocne aspekty. W horoskopie Tadeusza Rydzyka. Dlaczego mówię polityk? No, ksiądz, ale polityk, oligarcha, pierwszy duży oligarcha Polski, będzie Uran wędrował przez Słońce. To jest potężnie wstrząsowy aspekt. Popatrzcie, co się działo, kiedy Uran przechodził przez Słońce, na przykład ministra Szyszko albo premier Beacie Szydło. W obu przypadkach stracili władzę, w obu przypadkach dramatycznie się to skończyło. Ministra Szyszko bardzo fatalnie, no ale był schorowany i dlatego umarł. No ale w przypadku Beaty Szydło, popatrzmy, jakby jej polityczna gwiazda zgasła bardzo szybko. No i tranzyt Urana przez Słońce będzie miał duży wpływ na Tadeusza Rydzyka, któremu ten tranzyt trzykrotnie będzie wędrował przez Słońce. I ciekawa rzecz. Po drugiej stronie, na lewicy, Włodzimierz Czarzasty będzie miał też ten sam aspekt Urana przechodzącego przez Słońce, czyli Czarzasty i Rydzyk mają w tym samym miejscu Słońce. No i lewica postawiła na współpracę z konstruktywną taką, mówią, że oni są oczywiście wrogiem, prawda, Prawa i Sprawiedliwości, ale mają podobny elektorat, taka jest prawda, więc na lewicy powstała koncepcja, żeby się jakoś dogadać z PiS-em, może jakąś tam, prawda, oficjalnie nie, ale może coś tam się jakoś zaczniemy dogadywać, czyli tak zwany PiS-olew. No i patrząc na Urana przechodzącego przez Słońce Czarzastego, nie wróżę temu wielkiej przyszłości, uważam, że lewica fatalnie na tym wyjdzie.
A jeszcze do tego wszystkiego Saturn w kwadraturze do Słońca w obu horoskopach. No bo jeżeli Uran w kwadraturze jest do Saturna, czyli tworzy się automatycznie do każdego innego układu ten półkrzyż. Czyli zaczyna nam się robić półkrzyże. Jak nam coś zacznie, no w przypadku byka, no to będzie koniunkcja i kwadratura, ale w przeciwnym znaku, na przykład w Skorpionie, to już byłby półkrzyż. Czyli te dwie planety tak ostro jadą właśnie i Rydzek, i Czarzasty, wygląda na to, mocno dostaną strzały. No, na opozycji jest fatalnie, jak widać, na platformie dramatyczne spadki. Oczywiście ta partia już miała kryzysy, nie jest to pierwszy. No ale właśnie, czy to nie jest czasem kryzys taki, który ich pogrąży? W horoskopie trzech tenorów spotkania tych pierwszych założycieli Platformy Obywatelskiej Pluton wędruje przez medium celi horoskopu, a Uran znajduje się w opozycji do Marsa. To są bardzo twarde aspekty, bardzo mocne, brutalne bym powiedział. No nie wiem, czy dające szansę na przetrwanie tej partii, ale może również jakąś formę przekształcenia, no bo Pluton, czyli transformacyjne. W horoskopie zjazdu zaś mamy tranzyt Saturna przez Słońce i Księżyc. No też nie jest to przyjemny aspekt. W horoskopie szefa Platformy, Budki, Uran wędruje mu przez medium celi horoskopu, bardzo brutalny, twardy, wybuchowy aspekt, a Neptun przez Słońce. Księżyc progresywny zaś przez Urana we wrześniu i być może Borys Budka długo szefem Platformy nie będzie. No bo to za mocne są tranzyty, a przynajmniej tak pokazujące, że nie jest on na fali. Ale, no właśnie, i dlaczego ja twierdzę, że wcale Prawo i Sprawiedliwość nie ma pewnej wygranej w 2023, czy tam nawet w przyszłym roku, bo w tym to zapomnijmy o żadnych wyborach. Tak jak powiedziałem, raczej 2023. Dlaczego uważam, że tak zwane marne szanse są dla wyborów, wygranej wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość? Ponieważ w horoskopie kongresu założycielskiego Prawa i Sprawiedliwości Saturn wędruje przez imum celi. Wędrował w kwietniu, będzie wędrować w lipcu i będzie wędrować w styczniu przyszłego roku. To jest bardzo trudny, ciężki aspekt, aczkolwiek nie oznacza oczywiście kresu tej władzy i tych rządów. Tak jak powiedziałem, najprawdopodobniej wszystkie tego typu autokracje upadają ze względu na kryzys gospodarczy, którego raczej nie będzie, bo duże pieniądze popłyną z Unii Europejskiej. Ewentualnie nastąpi jakiś krach na rynkach finansowych, co nie jest wykluczone. Popatrzmy, mamy ogromną bańkę spekulacyjną na nieruchomościach. Już zaczynało się coś z Bitcoinem dziać dziwnego. Doszło do bardzo dużego załamania, w ciągu miesiąca spadło 35%, więc bańki spekulacyjne potężnie nakręcone, one będą pękać, bo przecież ta masa pieniądza zainwestowanego, popatrzcie co się dzieje, ludzie uciekają z pieniędzmi, z lokat, pieniądze ich parzą, bo stracą wartość, inflacja rośnie. No, to jednak będą jakieś kłopoty ekonomiczne. No i to może mieć wpływ na sytuację polityczną. No, albo upadek przywódcy, w sensie zdrowia czy życia nawet, więc coś w tym rodzaju tutaj musi nastąpić, wygląda na to, mimo tego, że jednak wielu astrologów twierdzi, że Jarosław Kaczyński ma długie życie przed sobą. Wróżą mu tam 80 co najmniej. Być może. Ja natomiast uważam, że jednak to są za mocne aspekty, więc wcale nie jest tak, że opozycja już na pewno przegrała wybory te w 2023. Politycznie wydawałoby się, że po sojuszu z lewicą już jest pozamiatane, ale wcale to nie jest takie oczywiste. Więc wydaje mi się, że nadal ta sytuacja nie jest rozstrzygnięta, a najbliższe miesiące będą tak dynamiczne, tak ciekawe, tak fascynujące, że będzie o czym mówić. Zapraszam Was serdecznie do mojego sklepu internetowego na www.solarius.pl. W ofercie mam kursy astrologii. Zapraszam serdecznie. Biżuterię. Kamienie inspirowane właśnie planetami, wpływami planet oraz olejki eteryczne firmy Primavera, które są takimi astrologicznymi stymulantami naszych procesów ekologiczne, naturalne. Zapraszam serdecznie do sklepu na solarius.pl. Zapraszam serdecznie za miesiąc.